Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska i już za chwilę porozmawiamy o transferze badań w rozwoju produkcji. W studiu jest ze mną doktor habilitowany Marcin Gołębiewski, profesor SGGW, dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach. Dzień dobry. Dzień dobry. W Królestwie Niderlandów czas od wdrożenia w warunkach laboratoryjnych do produkcji wynosi 12 miesięcy, a w Polsce 40 miesięcy. Z czego wynika ta różnica? Tych problemów i barier, jeżeli chodzi o szybkie wdrożenie, jest bardzo wiele. Można by najogólniej podzielić na pewne kategorie. Jedne to są natury legislacyjnej, no i po prostu inne, bardziej skomplikowane prawo. I to nie chodzi o tylko prawo związane z własnością intelektualną, ale również prawo podatkowe, które w pewnym sensie utrudnia pewne działania, procedury i interpretacja wyników bywają bardzo różna. I to jest duże utrudnienie, zarówno po stronie jednostek naukowych, jak również tych, którzy przychodzą do nas, producentów, którzy mają konkretne pomysły i problemy do rozwiązania, stwarza to duże problemy. Inne są natury finansowej, z płynnością finansową oraz odpowiednim finansowaniem tych pomysłodawców, którzy muszą dysponować na początku bardzo dużym kapitałem po to, żeby zainwestować w konkretne rozwiązanie, zatrudnić naukowców, zatrudnić infrastrukturę odpowiednią, czy zaangażować tą infrastrukturę. No i niestety bardzo trudno pozyskać te środki, szczególnie kiedy jest się na początku drogi. Mówię to nie tylko jako dyrektor instytutu, czyli z jednej strony jako dyrektor jednostki badawczej, ale również jako osoba, która założyła 4 startupy, więc znam i rozumiem bardzo dobrze potrzeby tej drugiej strony. No i są takie sytuacje, w których proszę sobie wyobrazić, że uzyskujemy projekt finansowany w ramach jakiejś agendy Ministerstwa Nauki i Edukacji, czy Edukacji i Nauki i nagle okazuje się, że ponieważ jesteśmy na samym początku, nie mamy historii księgowej, to nie dostajemy zaliczki odpowiedniej wysokości. No to jest jakby dyskwalifikujące, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju tego pomysłu, więc czasami brakuje takiej kompatybilności i synergii pomiędzy działaniami finansowymi, legislacyjnymi i takie troszeczkę życzliwsze spojrzenie na osobę, która ma naprawdę ochotę coś zrobić, dostrzega pewne problemy i wie, jak je rozwiązać, a przynajmniej wydaje jej się, że wie, jak je rozwiązać. No i oczywiście na końcu tej drogi są problemy techniczne, czyli realna wykonalność tych rozwiązań. Bardzo często w głowie mamy bardzo dużo pomysłów i musimy je wstępnie zweryfikować. I tutaj potrzebny jest jak gdyby stosunkowo niewielki, ale również kapitał na to, żeby poprosić odpowiednie osoby wykwalifikowane, posiadające pewne bardzo szczególne kompetencje do tego, żeby szybko, w miarę tanim sposobem stworzyć pierwszy prototyp takiego działania. Czy to jest maszyna rolnicza, czy to jest technologia, czy to środek chemiczny, który ma wychodzić naprzeciw pewnym problemom. Musimy szybko zweryfikować, czy nasze myślenie z punktu widzenia technologicznego jest poprawne i w ogóle rokuje. A dopiero w dalszej kolejności powinniśmy zacząć myśleć nad szczegółowszymi badaniami, jak wszystkimi zezwoleniami, które są wymagane na danym rynku, żeby taki produkt pojawił się na rynku. I teraz, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia innowacyjności Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o taki table board 2021, które Unia publikuje, to Niderlandy tuż za Belgią, Finlandią, Szwecją są w szczycie, w szpicy tego rankingu, jeżeli chodzi o wartość innowacji. My niestety jesteśmy w tej drugiej części, choć od 2014 roku wiele pozytywnych rzeczy się zadziało. Średnio w Unii Europejskiej wartość inwestycji wzrosła na 12,5%, ale wśród 12,5%, natomiast wśród tych najlepszych 25%, a wśród najgorszych no poniżej tych 10%. No my jesteśmy nadal w środku tej stawki, co powoduje, że relatywnie uzyskujemy to samo miejsce, ponieważ wszyscy idą z tempem podobnym, a niektórzy szybciej od nas. Myślę, że w tym rankingu uwzględniono właśnie te wszystkie elementy, o których mówiłem, no i one stwarzają takie bariery, które są najbardziej czytelne i powodują, że na te innowacje społeczeństwo musi i rynek musi czekać dużo dłużej niż w innych krajach. A jak wygląda kwestia komercjalizacji wyników Państwa badań naukowych i czy jest zainteresowanie tymi wynikami badań, wykorzystaniem tych wyników przez sektor rolno-spożywczy? Jest bardzo duże. Ja osobiście odnotowałem w ostatnim roku bardzo dużo przedsiębiorstw rolnych, które pojawiło się u mnie na rozmowy z różnymi problemami i potrzebą poszukiwania szczególnie takich nieszablonowych rozwiązań, więc możemy nazwać je nowatorskimi albo
innowacyjnymi i rzeczywiście zaowocowało to wieloma projektami wspólnie złożonymi po to, żeby te ryzykowne przedsięwzięcia móc w jakiś sposób współfinansować z jednostek, które przeznaczają na to środki. No i pozytyw jest taki, że tych agent, które zajmują się dystrybucją środków, jest coraz więcej, natomiast nadal jest to niewspółmierne do zainteresowania, czyli zainteresowanych jest dużo więcej. Ja w tamtym roku złożyłem 36 projektów na różne pomysły, bardzo zróżnicowane, wszystkie w sektorze agro. Od substancji chemicznych, które miałyby zastąpić antybiotyki i wyjść naprzeciw problemom antybiotykoodporności na maszynach rolniczych kończąc. Także przekrój jest bardzo duży i potrzeby są bardzo duże. Myślę, że rolnictwo jest takim interesującym sektorem z punktu widzenia rozwoju i innowacji, ponieważ jest najbardziej zaniedbanym. Najpierw technologie nowoczesne są wdrażane w wojsku, w medycynie, w innych sektorach życia, a to rolnictwo zazwyczaj było traktowane po macoszemu, stąd też bardzo jest to ciekawym takim poligonem na te działania, a poza tym jest bardzo zróżnicowane. Dzięki temu można wykazać swoją wiedzę w różnych obszarach, czy to inżynierii mechanicznej, czy to chemii. Wszystko jest w tym rolnictwie konieczne i potrzebne do tego, żeby te potrzeby rozwiązać, więc to jest naprawdę satysfakcjonujące działanie i wymagające wysiłku wielu specjalistów z różnych dziedzin. Domyślam się, że najbardziej zainteresowanymi wynikami Państwa badań, efektami są duże zakłady produkcyjne, mniej interesują się tym mniejsi producenci rolni. Zdecydowanie taka jest tendencja, ze względu na fakt, że nawet w tych ryzykownych przecież przedsięwzięciach, pamiętajmy, że innowacje są, przecież powinny być w założeniu w definicji ryzykowne. Jeżeli coś nie jest ryzykowne, to zastanówmy się, czy rzeczywiście jest nowatorskie. Natomiast ci, którzy finansują te przedsięwzięcia, no chcieliby minimalizować to ryzyko. I tutaj trochę to w sprzeczności z samą definicją. Sam spotykam się właśnie z taką interpretacją przez jednostki, które, od których pozyskujemy finansowanie. Natomiast rzeczywiście w związku z tym, że konieczny jest kapitał i wkład własny na rozwój pewnych działań, nawet jeżeli są współfinansowane, bo nigdy nie są w 100% finansowane takie ryzykowne działania, no to potrzebny jest kapitał i dużym zakładom jest łatwiej wygenerować środki, które mogą przeznaczyć na tego typu cele niż pojedynczemu małemu producentowi rolnemu. Natomiast z drugiej strony, wychodząc naprzeciw, myślę, że tutaj jest pewne zmiany w legislacji. Bardzo duży jest nacisk kładzony na to, żeby wspierać właśnie rozwój innowacyjności u mikroprzedsiębiorstw. I wówczas poziomy wsparcia takich projektów są dużo wyższe niż u tych innych, co nie zmienia postaci rzeczy, że nawet ten niewielki kapitał w mniejszym przedsiębiorstwie, w mniejszym gospodarstwie jest trudny do pozyskania i nikt nie chce ponieść ryzyka utraty tych środków w sytuacji, kiedy jednak się nie powiedzie. Czy może Pan przedstawić przykład takiej współpracy w całym łańcuchu wartości, od rolnika do konsumenta? Tak, oczywiście jest bardzo wiele takich przykładów, natomiast ze względu na fakt, że nasze działania muszą mieć charakter ukierunkowany na konkretną potrzebę i na konkretną grupę docelową. Tą grupą docelową są producenci rolni, czy to są hodowcy zwierząt, czy to są ci, którzy zajmują się uprawą, czy też przetwórcy. Staramy się w naszych projektach, jeżeli nawet nie są bezpośrednio stroną, czyli nie posiadają praw IP później do wytworzonego rozwiązania, to tak naprawdę bardzo chętnie zapraszamy ich do współpracy, gdzie wszystkie badania przemysłowe i prace rozwojowe wykonywane są właśnie u nich, po takiej wstępnej diagnozie laboratoryjnej, czy analizie laboratoryjnej, czy krótkim opracowaniu prototypu. Więc tak naprawdę mamy projekty dotyczące chociażby opłacalności czy efektywności produkcji żywca wołowego, w którym pracujemy nad innowacyjnymi recepturami i te receptury są testowane bezpośrednio u rolników z korzyścią dla nich, to znaczy grupy doświadczalne rosną szybciej, efektywniej. Bardzo często współfinansujemy środki do produkcji, w sensie materiały, z których przygotowujemy te mieszanki i myślę, że dużo korzyści to rodzi, a z drugiej strony ci ludzie zaczynają dostrzegać, że rzeczywiście nauka może wnieść wartość dodaną, że naukowcy to nie są tylko osoby, które siedzą za biurkiem i rozwiązują własne problemy, tylko że rzeczywiście czasami nie boją się wyjść i chwycić tego przysłowiowego byka za rogi i skonfrontować się z realnymi potrzebami. I te nieraz proste potrzeby, żeby je rozwiązać, te problemy, które tam występują, wymagają zaprzęgnięcia naprawdę bardzo tęgich głów i bardzo nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. No i właśnie jednym z nich jest między innymi problem nadmiernego wykorzystania antybiotyków, poszukiwanie profilaktyki zdrowotnej, wykorzystania nanotechnologii w tym celu, chociaż mamy też taki inny projekt, który wychodzi naprzeciw takim potrzebom, żeby zmniejszyć zużycie antybiotyków, gdzie znowu całe testowanie i badania przemysłowe wykonywane są bezpośrednio u producentów. Bo jeżeli się nie okaże, że to rozwiązanie działa na poziomie szalki laboratoryjnej, ale nie działa w zwierzęciu, czyli w krowie, no to trudno mówić o sukcesie. Rynkowego sukcesu nie będzie, jeżeli
producenci nie uznają tego sukcesu w sensie skuteczności działania preparatów. Więc ten cykl z natury rzeczy w moich projektach musi być, musi sięgać bardzo głęboko do podstaw, do przyczyn, do inspiracji bardzo wielu projektów właśnie są potrzeby i spotkania z rolnikami. Także innym przykładem może być jeden z moich startupów, który zajmuje się opracowaniem maszyn do zbierania kamieni. Praca ręczna dzisiaj nie ma chętnych do ich wykonania, gospodarstwa są coraz większe, potrzebujemy rozwiązań, więc postanowiliśmy stworzyć i opracować od podstaw własną maszynę. I ona była wykonywana i moi wspólnicy to są rolnicy. Ja zaprosiłem rolników jako wspólników do tej spółki i to dla nich jest nowa forma egzystencji w sensie finansowym, pewne bezpieczeństwo, dywersyfikacja dochodów oprócz tego, co robią. A z drugiej strony, kto ma znać lepiej potrzeby i funkcjonalność tej maszyny niż ci, którzy najbardziej jej potrzebują. Jeżeli zaprosimy te osoby do tego, żeby współtworzyły ten produkt, to myślę, że wtedy sukces jest bardziej realny, bo bardziej ukierunkowany na rynek i na potrzeby. Z pewnością wyniki takich badań naukowców w powiązaniu z pracą też rolników mogą przełożyć się na zwiększenie dynamiki rozwoju produkcji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.